Dzień dobry, moi drodzy, ale stresujący dzisiaj. Ruszamy dalej do Dumaguete. Kupiliśmy wcześniej bilety, to znaczy tak z pół godziny i pojechaliśmy jeszcze coś zjeść. A teraz jeszcze Marcin poszedł oddać skuter i się okazało, że nie mieliśmy papierów, bo je wyciągnęliśmy, jak coś tam chowaliśmy. No, co prawda nie pytali, ale mówimy, skoro je mamy, a to są ważne dokumenty od skutera, to wypadałoby je oddać. No i wetę. Jest teraz już, dochodzi prawie 15 po, czyli już jest taki maksymalny boarding time. No, a Marcina nadal nie ma. Mam nadzieję, że zdążymy. W sumie tu jeszcze jest jakaś kolejka chyba do tego 1:30, więc no mam nadzieję, że bez nas nie odpłyną. Oddaliśmy skuter, ale zapomnieliśmy oddać dokumentów, bo wyciągnęliśmy je ze skutera. I dobrze, że Marika się czaiła i zdążyliśmy im oddać. Tak by na nielegalu ktoś jeździł następnym razem. Tu pan teraz stoi, sprawdza bilety do wejścia na port. Do portu. Ale tu piękne kolory wody, w ogóle o wiele lepsze niż tym San Juan przy porcie. No, Marcin mieszcza jeszcze teraz opłatę portową. 14 peso za osobę. Coś długo to idzie. Wszystko ok? Wszystko ok, ja drobniakami cały czas płacę. Jak na lotnisku, prześwietlenie toreb. Woda nie mogła być w środku. Wszystko ok, nic nie piszczy. No i jesteśmy, wchodzimy na pokład. Mogliśmy w sumie płynąć też pół godziny wcześniej, szybszym, który płynie bodajże 30 czy 40 minut. No ale kosztuje też prawie dwa razy więcej. Także zdecydowaliśmy się pół godziny później coś zjeść i wejść po prostu na pokład. Powoli odpływamy z portu, powinniśmy dopłynąć za jakieś półtorej godziny do Dumaguete. Może uda nam się wypożyczyć skuter tutaj, bo prawdopodobnie zostaniemy dwa dni. O, też nas tutaj ochrona gania na drugą stronę. Ochrona portu ma tutaj jakąś odprawę. Zacieszają. A to nie jakieś służby wojskowe czy takie rządowe, tylko to prywatne firmy tutaj obstawiają. Pytaliśmy z pięciu, nikt nie chciał nas zabrać za 40 peso, czyli 3 złote. Wszyscy mieli jakieś stawki wygórowane razy dwa, a tydzień temu jechaliśmy jeszcze dłuższą trasę. No i też w tej samej cenie co my teraz. No i jeden pan się zgodził nas zabrać i to jeszcze na doczepkę pani tutaj siedzi. Raczej my się doczepiliśmy do tej pani. Marcin taki duży, że musi tam u pana siedzieć na siedzeniu. Na Siki Hor wynajęliśmy skuter za 22 zł za dzień, a tutaj pan chce 33, więc trochę drożej. Tam Marika jeszcze zobaczyła jakiś sklep obok, poszła zapytać. No i zobaczymy jeszcze, czy tam będzie taniej. Zdecydowaliśmy się na wypożyczenie skutera. Tu już stoi nasza bryka, Marcin załatwia formalności. Utargowaliśmy z 500 na 450, znaczy co to znaczy utargowaliśmy? Po prostu jutro go oddamy rano. Czyli tak jakby naprawdę skorzystamy z niego tylko pół dnia, bo już mamy po 15, za 2 godziny już ciemno, a jutro o 7 go oddajemy. Dojechaliśmy na stare śmieci, Amazi Homestay. Jesteśmy już na górze, po zameldowaniu. W dwóch ostatnich pokojach już ostatnio mieszkaliśmy, teraz mamy ten pierwszy. No jest na, no, większy. Od razu na wejściu łóżka, stolik, telewizor. Marcin próbuje zapisać film przy klimatyzacji. Za ciepło dla iPhone'a i się grzeje za mocno i bardzo słabo renderuje. Mamy taki widok, mamy tutaj z okna, to jest na bookingu pokój z widokiem na góry. Co jeszcze jest łazienka. O, łazienka podobne wszystkie. W sumie w dobrym stylu zrobione. Na taką kawkę. Tu pan sprzedaje stwusa. Tu pan jakieś ubija mleczko. O, jak ładnie to wygląda, Marcin! Chyba też sobie taką zamówię. Pięknie. Policja przyjechała, robią zdjęcia, śmiejemy się trochę. Policjanci zapytali Marikę, czy mogą sobie zrobić z nią
zdjęcie, żeby cię później z Filipin wypuścili. Sesja zdjęciowa. Kolega z kawy też robi tutaj. Dla promocji swojego biznesu. A my, żeby dojechać do głównej drogi autostrady, to musimy ten dojechać. Niezła droga. A i tak na tej wyspie mają bardzo dobre drogi. Jest dziwne, że taka teraz jest. Przyszła nasza kolacja. U Marcina 3 jajka. U mnie 2 właśnie. Musimy się tam też zamienić. Krasę jeszcze tym kokosem. Uuu, ale luksus. Fajna, nam jeszcze przyniosła sól i pieprz, bo Marcinowi mało. No. A to moja porcja, co ty mi tam? No dobra, to teraz weź jajo, jajo tylko jedno przerzuć. To te same w sumie, porcje ryżu, wszystko takie same. Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia na Filipinach. Jak wiecie, my jesteśmy już w Dumaguete i mieliśmy dzisiaj wyjeżdżać na wyspę Cebu, ale postanowiliśmy, że skoro mamy jeszcze skuter i jakoś nie robi nam to różnicy, czy my pojedziemy stąd jutro, czy dzisiaj, więc postanowiliśmy, że zostajemy i jedziemy jeszcze pozwiedzać jakiś wodospad. Ale najpierw idę do knajpeczki tutaj obok naszego hotelu zamówić jedzenie. Jeden minus tylko taki, że musimy się wyprowadzić z tego pokoju i się przenieść do pokoju obok, więc musieliśmy się spakować. Spakowaliśmy nasze plecaki. Zostawimy tutaj plecaki w tym pokoju. Pani, która będzie sprzątała, to po prostu przeniesie nasze plecaki, a my tu wrócimy o godzinie 2. Mhm. Tak? Tak, tylko jeszcze żebyśmy nie zapomnieli powiedzieć, bo nie perfumowała ręczników. No mają taką śrubę, że perfumują, nie wiem, właśnie ręczniki. W szafie ostatnio widziałam i windę perfumowała. A ja mam na to uczulenie i po prostu wczoraj jak miała jakieś zapalenie spojowe, strasznie. Wszystko dla klienta, żeby ładnie pachniało. A nie każdemu się podoba. No właśnie. Pod hotelem stoi nasz skuter. Tutaj jest Mari. Mari, tam jest zamknięte. A tutaj jest ten hotel, gdzie my jadamy nasze pyszne jajka. Dziękuję. Tu jest ochroniarz. U nich święta. 2 miesiące święta. My tutaj zawsze siadamy sobie przy tym stoliku. Już pewnie będą gotowe, bo zamówiliśmy z 5 minut temu. Tak wygląda nasze śniadanie. Ja mam jak zwykle 3 jaja. Marika ma 2. To jest nasze ulubione danie ostatnio. Przepyszne. Nie wszędzie smakuje tak samo. Tutaj jest... Dobra, ponieważ robią to na maśle. Z margaryną ryż. Po śniadaniu mieliśmy od razu ruszyć na wycieczkę na te wodospady, co wczoraj nas nie wpuścili. A jeszcze sprawdziliśmy bilety. No i okazało się, że są na chyba niedzielę, tak? Mhm. Za 2 dni. Taniej niż były wczoraj. A wczoraj w nocy mieliśmy je kupić, no i tak siedzieliśmy. W końcu mówię, dobra, może zmienimy plan, może zostaniemy tutaj trochę dłużej, bo trochę za drogo było. A dzisiaj proszę, taniej. No i siedzimy i kupujemy. Tak, to, i to 2 dni przed wylotem, więc też spoko. A najlepsza cena za te biloty, to bilety i tak jest koło 50 dolarów, nie? 250 zł. Musimy jeszcze zatankować nasz skuter przed wyjazdem za jakieś 50 pesosów. Za ile należy? Do pełna poproszę. Pani ustawiła już na liczniku 50 peso. Ładujemy niecałego litra. Będzie niecały litr, ale tutaj benzyna jest o wiele tańsza, bo kosztuje 62,80 za litr. A na City Hall było chyba 70. 73? No. Wczoraj 50 litrów na 50 litrów za 50 peso nam wystarczyło. A zrobiliśmy taką samą, nawet dłuższą trasę niż jak dzisiaj planujemy. Więc dzisiaj też tylko za 50 peso. Nie ma co przesadzać. Już nie raz za dużo zatankowaliśmy, później oddawaliśmy. Więc oszczędnie. A na trasie jakieś się znajdą, albo ktoś pomoże, jak braknie. Po 25 minutach dojechaliśmy na wodospad. Strzałka pokazuje, że tutaj musimy iść przez ten budynek. Pewnie bilety trzeba jakieś kupić. Tak się nazywa ten wodospad.
Ale zobaczcie, w jakiej miejscowości jesteśmy. Valencia Negros, tak się wyspa nazywa. Negros. Wszystko po hiszpańsku. Czyli musimy jeszcze... 290 za wstęp zapłacić. Z guidem, bo bez przewodnika nie ma. Nie możesz iść sam. Można iść samemu. To ładny biznes sobie zrobili. 300 za coś takiego. Pomyślimy. Sprawa wygląda tak, że wstęp jest po złoty 50 na osobę, a 19 zł kosztuje gościu, który nas tam po prostu wprowadzi. Pierwszy raz się z czymś takim spotkaliśmy tutaj na Filipinach i w sumie w Tajlandii też tego nie było. Więc też mi się wydaje, że ładny biznes sobie zrobili, bo wejście na wodospad jak na wodospad. No. Wszędzie tutaj biznesy robią. Przecież no. Jak byliśmy na tym, na City Hor, na tych wodospadach, no to za łóżko trzeba było zapłacić, za to, że możesz sobie skoczyć z tego. Tak. No to tamto ja już rozumiem jakoś, to takie bardzo, że za atrakcję. Za atrakcję, no tam były za free, tak? Znaczy te wolontariusze, których można było wziąć. Tak. Decydowało się tak, że mogłeś sobie zdecydować, czy chcecie iść, czy nie, z takim gościem, a tutaj narzucone jest. Panie, które były, pokazały nam zdjęcia i filmy. No jesteśmy tak pół na pół zdecydowani, no ale skoro już tu przyjechaliśmy po raz drugi. Będę płakał, jak będę płacił, ale... Mam chyba, nadzieję, że będzie dobrze. Chyba, że podzielimy. Chyba, że podzielimy właśnie, bo ktoś tutaj przyszedł. No. Koszty podzielimy. Chwilę poczekaliśmy i przyszła jeszcze jakaś trzyosobowa grupa. No i pani powiedziała, że jak się zgadzamy, żeby do nas dołączyli, to zapłacimy wtedy mniej. Zapłacimy tylko 200, nie 290. To jest nasz przewodnik, który nas tam zaprowadzi. Hello! What's your name? My name is Loretta. Nice to meet you, Loretta. Słyszeliśmy, że jest 25 minut w jedną stronę do tego wodospadu. Gdzieś go słychać już w tle. Młoda ekipa, więc wydaje mi się, że wyrobimy się szybciej niż te 25 minut. Robi się stromo i kolega powiedział nam, że są 333 schody i różnica poziomu jest ile? Stówę? Nie, że wodospad ma 100 metrów. A, prawie. Że wodospad ma 100 metrów. No. No to wysoki. Skończyły się wybetonowane schody. Teraz są jakieś metalowe. Zeszliśmy ze schodów i teraz kolega nam powiedział, że mamy 400 metrów do wodospadu. Malownicza trasa, bo się idzie cały czas wzdłuż rzeki, która spływa z tego wodospadu. W tym miejscu jest zawalony most, którym można było łatwiej przejść wzdłuż tej rzeki. Ale tajfun Jolanda w 2015 albo 2016 zarwał ten most i trzeba iść wzdłuż rzeki teraz, tak jak my. Może dlatego potrzebny ten przewodnik, żeby pokazać trasę. Choć mówię, no nie jest to nic trudnego, wystarczyłyby jakieś znaki. Zresztą widać, że tutaj są ścieżki czy schody porobione, więc nie byłoby z tym problemu. Teraz przez taki bambusowy mostek trzeba przejść. Marcin już po drugiej stronie, teraz kolej na mnie. Ale jak to pięknie. Jakiś mostek przez tą rzekę jeszcze jest. To pewnie już po tym tajfunie zrobiony, bo nie wygląda na jakiś rozwalony za bardzo. Tutaj widzicie, jest drugi koniec tego mostu i tutaj nic po drodze nie było. Tylko ta końcówka została. Wszystko poszło. Cały się zawalił na całej długości. Przypomina mi się sytuacja, jak przechodziliśmy przez rzekę kilka razy. Jak szliśmy na wodospad w Indiach, pamiętacie? Gdzieś tam co dołączyliśmy do takiej grupy lokalnych. Ślisko jest, kolega się tutaj prawie wywalił. Ten przewodnik teraz trochę nabiera sensu. No może nadal nie dla nas, ale no są ludzie, którzy by tutaj sobie sami nie poradzili. Już część przeszła na drugą stronę. Tu jeszcze jedna pani lokalna i my zaraz przechodzimy. Teraz Jadzia tam walczy. Nie no, lepiej tą reklamówkę niech odda. No właśnie. Jadzia walczy. Jest? Sukces? Teraz Marcin. Trzeba uważać, bo jest ślisko. Jadzia prawie klapka zgubiła. Popłynąłby tam. Już by nie znalazła. Ale to już końcówka. Z tamtej strony też widać most zawalony. Cała trasa jest zepsuta. Ale i tak tyle czasu minęło, że oni jeszcze tego nie naprawili. Tym bardziej, że biorą niemałe pieniądze za to. I doszliśmy do wodospadu. Piękny 100-metrowy wodospad. Pani nam się tutaj podtopiła trochę. No, teraz Jagoda. Jeszcze raz. Dawaj, Jadzia! No i pięknie! Klapek poszedł! Kolega tam próbuje złapać klapka, a ja zszedłem trochę niżej, może uda się go wyłowić. Kolega go złapał trochę wcześniej. Udało się, tak by musiała na bosą Marika wracać. Jesteśmy już trochę bliżej, no robi wrażenie.
Ale czy on ma 100 metrów? No nie powiedziałbym. Sesja zdjęciowa. Ale ten coś nie macha telefonem jak ci wcześniej. Marcin wybiera się popływać. Ja to nawet się nie chcę zbliżać do tego wodospadu. No wejście nie wygląda na łatwe. Wyjście też nie należy do najłatwiejszych. Ale woda orzeźwiająca. Tak. Chłodna? Nie jest za zimna, jest taka orzeźwiająca. W Polsce w rzekach jest zimniejsza. Popływałem sobie, świetna woda, naprawdę bardzo orzeźwiająca. Jak będziecie tutaj, to spróbujcie. No nie pozwala wchodzić tam pod sam wodospad, bo niebezpiecznie, bo jest wysoki i bardzo mocno spada. Więc można było sobie popływać tylko kawałek. A teraz już wracamy na górę. Ło, już się bałam, bo zobaczcie, jakby tu wleciał, to cały chyba by się zanurzył. Z pierwszą stronę było łatwiej na tym przejściu. Jest tam kilka ukrytych kamieni w środku. O, no widzicie? Przydał się tour guide. Przydał się przewodnik? Też byśmy dali radę, no ale... No, zresztą tamci, co byli z nami, już sobie poszli i jakoś nie potrzebują przewodnika do przejścia. Na Filipinach można spotkać wiele hoteli i chatek z takiego bambusa. Zobaczcie, jakie one są wysokie. I oni różnie je używają. O, tutaj są kolejne. Te cienkie to robią jakieś tam meble z tego, z tych grubych, to robią jakieś poręcze, podłogi. Annapurna. Jak kondycja? Lepiej niż Annapurnie. Możemy wracać. Powoli wychodzimy na górę i widać ładną dżunglę. Banany dzikie były. Były dzikie kokosy. Wszystko tu jest dzikie. Pięknie. Dzikie wodospady. Chyba jedno z piękniejszych miejsc, także wodospadów, które widzieliśmy. Takich, w tym stylu. No ja widziałem lepszy, w Tajlandii. A ja w Tajlandii, no pecha miałam. Ale to na tej rundzie, tam z Mekong Song. O. Tam były piękne. No, to tam razem nie byliśmy. No jak, warto było wydać 300? Ładnie było. Także myślę, że warto na ten wodospad przyjść. Mówię, no najpiękniej położony wodospad, jaki ja widziałam. Sam wodospad okej, no też zrobił w sumie wrażenie. Tak, nie, no warto. Warto. Za tych pieniędzy. Położenie, mi się najbardziej położenie wodospadu podobało. Po prostu taka dżungla, pięknie. I pytałem też tego przewodnika, to mówi, że przed tym huraganem, co porozwalał tam sporo rzeczy, no to też trzeba było brać przewodnika, bo też niby było niebezpiecznie. Mhm. Ale to też mi się wydaje, że to jest takie trochę naciąganie, bo są miejsca bardziej niebezpieczne i tam nikogo nie ma. No to my się zbieramy, bo też nie mamy za wiele czasu, bo Marika zaczyna pracę za 1,5 godziny. Przed wyjazdem chcieliśmy jeszcze polatać dronem tutaj, bo jest naprawdę pięknie, ale coś Marcin mówi, że brak fokusu. No bo problemy z dronem. No a mieliśmy takiego chłopaka, poznaliśmy na Filipinach, z Tajwanu, któremu też w ogóle nie fokusował. Jeszcze powiedziałam, że może kamera jakaś brudna, albo co? Albo żeby zrestartować to. No właśnie. Kamera czysta? A jeszcze będziemy przez Tajlandię lecieć. Restartowanie poszło i jak? Zaraz. Lepiej? Jest. Załapał, nie? Uff. Ale to coś dziwnego, znaczy trzeba uważać. No właśnie. Polatamy i jedziemy do domu. Taka zabaweczka.
teraz się wyłączyć nie chcę. O, jest. Jak tam? Ładne ujęcia? O, fajne kolorki. Like my party dress, something about the way you're holding me tight lets me know everything's alright. We don't have anywhere to be, right here we got all we need. Lock the door and try the chcieliśmy zobaczyć małe pieski, no ale mamula tak się wydarła, że no nie da podejść. Tata zwołała. Tata przyszedł właśnie. Tata tu z tyłu pilnuje. Uciekamy. Po drodze na ten wodospad jest taka atrakcja. Tylko my nie mamy na nią czasu, a pewnie byśmy skorzystali. Stówkę dorośli, 80 płacą dzieci. Stówka to jest 7,50 w złotówkach. I zobaczcie. Można przyjść i się zrelaksować za niewielkie pieniądze. Jak jesteście z dzieciakami, to naprawdę będą tutaj zadowoleni. To jest z jednej strony. Tam z drugiej strony, tutaj można skakać, tak mi się wydaje, i tam też są zjeżdżalnie. Więc nieduże pieniądze, a można fajnie się tutaj zrelaksować. Nawet ja dzisiaj udzielił klimat basenowy, a tutaj po drugiej stronie widać więcej tego jest. I jeszcze tam dalej są. Ładnie to wygląda, za niewielkie pieniądze, naprawdę. Tutaj jest ten ośrodek z basenami, a tutaj jest rzeka. To właśnie ta rzeka, na którym byliśmy w wodospadzie. No i podejrzewamy, że oni napuścili, ale bym się wywrócił, oni napuścili te baseny tą wodą z tej rzeki właśnie. Bo jak jechaliśmy w pierwszą stronę, to dopiero napełniali. Coś szybko im poszło. Bardzo szybko. No, a napełnić takie baseny wodą z nalicznik, no to w cholerę siany, siana. Tu pewnie jakaś deska, pyk i spływa do basenu. Tutaj odbywają się walki kogutów. Wejście jest 150, ale my już nie mamy czasu, żeby tam zajść i poczekać na jakieś walki, bo to naprawdę trzeba więcej czasu na to poświęcić. I tam na środku, zaraz wam pokażę, tam jest ring i tam już przygotowują się do jakiejś walki. O, parują koguty. Czy będą agresywne wobec siebie? Będzie coś z tego. Tutaj kolejni przygotowują swoje koguty. I co najlepsze, że oni co chwilę tutaj przyjeżdżają. Zobaczcie, ile ludzi tutaj jest. Oczywiście niezły biznes z tym jest związany, bo oni też obstawiają te walki. Oktagon zamknął, jak u nas w KSW. Tutaj idzie kolejny pan ze swoim kogutem. Can we see? Zobaczcie, jaki grzeczny. Tutaj mu później taki duży nóż zakładają, bardzo ostry. I one tak walczą. Biją się tymi nożami. Dojechaliśmy już do miasta. Stanowiliśmy, że zjemy na obiad kurczaka z rożna. Pan nam tutaj przyszykuje. Bierzemy go tylko na pół, nam przednie, bo tak najlepiej. Bo jak nam za bardzo pokroi, to wtedy jest za dużo śmieci. Pan wyciąga jakąś trawę. Mało do pieczenia. A co to jest? Ja to muszę spróbować, co to jest. Trawa cytrynowa. A, widzisz, od razu wiedziałam. Mhm. Dobra, w smaku. O, jaka pyszna. Zabieramy ją z kurczakiem. Długa. 250 peso, czyli jakieś 18 zł za całą kurę. Jeszcze może uda nam się kupić ryż tutaj obok. U pani obok bierzemy jedną porcję ryżu. A, spora porcja. 75 groszy taka miseczka ryżu. My już jesteśmy w naszym nowym pokoju. Mariusz zajada tego kurczaka. Tutaj panie nam przyniosły nasze walizki, bo spaliśmy w pokoju obok. Bierzemy się za jedzenie, bo nie mamy też za wiele czasu, bo ja muszę jechać skuter oddać za pół godziny. Dzisiaj nie trafiliśmy z kurczakiem. Jest niedopieczony. Gdzieś tam Marcin znalazł... jakiś krew. Krew? Nic. Jest dobra, tu pierś jest taka, że jest miękka jeszcze. No. A mówi, tak, tak, gotowa. Widziałem, mówię, coś mi wygląda na niedopieczonego jeszcze. No jedź, pociakał na pół, no to można go jeszcze tam rzucić. Ja się zbieram, jest za 10.15, a wczoraj o 15 godzinie braliśmy skuter, żeby mu nie wpadło do głowy, żeby mnie policzyć więcej, jak się spóźnię. Nie musiałem się spóźnić. Pani w zeszycie miała napisane, że skuter wypożyczaliśmy o godzinie 9. Już mi naliczyła 300 peso więcej za ten skuter, czyli ponad 20 zł. A wynajęcie kosztowało 450.
No, ale zadzwoniła tam gdzieś do swojego szefa czy do kogoś, on mówi tak, tak, o trzeciej brali, więc spokój. No i mam teraz jakieś 1,5 kilometra do naszego pokoju. Pan coś tutaj krzyczy, pewnie coś sprzedaje. Co tu się dzieje? Aha, jakieś busy odjeżdżają. Jakaś stacja autobusowa, no nie za wielka. A jeden bus, drugi, trzeci. Tutaj jest rozkład jazdy. Tutaj pewnie są miejscowości, do których jedzie. Za to tutaj ktoś pokazał swoją twórczość. To wygląda na jakąś hurtownię cementu. Cemex. Tak się nazywa. O cholera, ile tutaj tego cementu. Kurczak nas dzisiaj nie poratował za bardzo i tu po drodze spotkałem taką knajpeczkę. Kupujecie jednego, drugiego dostajecie za darmożkę. Wziąłem sobie klasycznego burgera z serem. To będzie jakieś 3,50 niecałe. To nie moje, to dla kogoś innego. To same hamburgery, a ja mam z serem. Moja mielonka się tutaj smaży. No nie wygląda tak źle. Nasze burgsy już prawie gotowe. Pani teraz przegroi nam bułki i pewnie je teraz podgrilluje. Słyszycie, co tu się dzieje? Ulica, no właśnie prawie tym skuterem wjechał ten samochód. Trzeba uważać na skuterach, naprawdę. Sos już jest, pani nałożyła teraz sera, ale ten ser mi wygląda na taki sztuczny ser. Zrobiony z olei takich palmowych, wiecie o co chodzi? Utwardzane sery, o, ładnie zawinięte. Kurde, profeska jak w McDonaldzie. Nie ma co czekać, testuję filipińskie burgery. Burgera to nie przypomina. Przypomina bułkę z jakąś taką mortadelą. Mięso też niewyczuwalne. Czuć bułkę i sosy. Przyniosłem Marice burgera, no wzięła gryza i mówi, że więcej nie chce, bo się zżyga. Nie takie złe. Nie, to ja dokończę. Po tych ostatnich, co braliśmy w tym... też Dumagette. Może to. Aż mi się przypomniał ten smak. Tam tej mielonki, tego nie wiem, co to jest w ogóle. Nie, samym serem, jak na ciepło mrożone, są dobre. Ale to jest... W porządeczku. To smaczne. Ja muszę popić. Mari skończyła... Jaja były, no dobra. Mari skończyła zajęcia właśnie, a czyli połowę w sumie. I mamy dzisiaj spotkanie z Polakiem, który tutaj mieszka w Dumagette, ale jeszcze idziemy najpierw na jakieś zakupki. Idę poszukać w końcu stroju jakiegoś kąpielowego, ładnego. No i musimy kupić coś pod pachy, bo wiecie co jest. Kary już nie ma, a i tak no, pachnie ładnie. Już się nawet sypiemy tym pudrem. No właśnie, idziemy coś poszukać. Jesteśmy już w supermarkecie. Marika szybko uciekła, bo się zimno zrobiło. Mamy coś takiego. Naturalny. Marika już nie chciała się ze mną dzielić, bo mówi, że mi bardziej śmierdzi spod pachy. Jeszcze mi mówi, że się ode mnie zaraziła, bo u niej też zaczęło walić. Powiedziałam, DAW sprawdzony, bo naturalne to często albo palą, albo no trzeba je sprawdzić też nimi. A ja mam naturalny, bo ja nie chcę mieć raka. Wiecie, że przez to się dostaje raka piersi kobiety. Alarm, alert dla was kobiety. Tak wygląda moja kulka. Pachnie kwiatkami, damski zapach. Wodnisty. No i sprawdź teraz. Nie. No sprawdź różnicę, bo znasz jak było przy wyższym. Dobra, weź. No nie czuć teraz, bardzo ładnie pachnie. Wróciliśmy właśnie ze spotkania z Rafałem z kanału Życie na Filipinach. Spędziliśmy 2 godziny, wypiliśmy sobie po piwku, coś tam też zjedliśmy, pogadaliśmy. Naprawdę bardzo miłe spotkanie. Jeżeli jeszcze nie znacie Rafała z jego kanału, no to zapraszamy. A my... No. Bardzo miło było, prawda? Mega miło. Kurczę, jeden z lepszych Polaków, których poznaliśmy, w ogóle ludzi, których poznaliśmy w tej podróży. Także taki rodzinny, miły, sympatyczny. No, z chęcią bym złożyć, to została, żeby więcej z nim czasu spędzić, z jego rodziną. A my zjedliśmy jakieś tam frytki, bo byliśmy w irlandzkim barze, ale frytki naprawdę mieli dobre z curry sosem, takim w angielskim stylu. Jedny z tego się nie spodziewaliśmy. No właśnie. Stój kukurydzo tutaj. No i co zrobi? Marię szłowali kolbę. Frytki nie wystarczyły. Frytki nie wystarczyły, Mary lubi kolbę zrobić. Więc mamy swoją sól, a już próbowaliśmy tą kolbę wcześniej, więc...
Oj, pyszna. Tak? No, zabieraj się, póki ciepła. Mamy dwie, a też w końcu sobie wziąłem, bo ja nigdy nie brałem, zawsze skubałem Marice, ja mówię, a ja kukurydzę tak średnio. Dzisiaj opieprzę całą kolbę. Przepyszna. Witajcie telewidzowie! Chciałem coś powiedzieć, ale Marika już złapała tuk-tuka. No dzisiaj zmieniamy wyspę, wyjeżdżamy z Negros i płyniemy na wyspę Cebu, resztę wam pokażemy po drodze. Ładujemy się naszego tuk-tuka. Kolega chciał włożyć ten nasz plecak do tyłu, ale nie da się. Więc ja biorę trzeci i wsiadam, gdzieś tam się wcisnę. Dasz radę? A, jestem! Let's go! Okej. Okay. Tutaj? Trzeba go trzymać. Dobra, damy radę. Przed nami dość długa trasa, bo musimy jechać tym tuk-tukiem jakieś 25 minut. Tak pokazuję przynajmniej na mapie, ale jest trasa trochę korki, więc ten tuk-tuk będzie jechał pewnie z pół godziny. Po 30 minutach dojechaliśmy do portu. Marika teraz zapłaci 200 zł. 200 peso. Thank you. Thank you, sir. 15 zeta za pół godzinki. No nie taka zła cena. Przyszedłem kupić bilety i tutaj macie rozpiskę, jakby kogoś to interesowało, z Negros na Cebu. Promy jak pływają. Tutaj są z Cebu, a tutaj jest z Negros. A tutaj macie ceny 120 plus 20 opłata portowa. Mam już bilety 140 z opłatą portową. Można to łatwo rozwiązać, bo sprzedają od razu opłatę portową w tym samym miejscu niż jak bilety, a nie jak tam. Ja się sobie słyszę tutaj strój. Może dzisiaj się przydać, a mokry i nie chcę, żeby zaśmiał. Mamy jeszcze pół godziny. No, o 11. Muzyczka z głośników poleciała. Wszyscy się zerwali, to pewnie znaczy, że łódka będzie zapływać zaraz. Przekraczamy teraz bramę, którą mogą przekroczyć tylko ludzie z biletami. Barakuda, no. Będziemy płynąć tą samą łódką, którą płynęliśmy dosłownie z 8 dni temu. Czy więcej? Więcej. Z 10 dni temu. Na szczęście ona płynie niecałe pół godziny. Biurko jak u nas kiedyś za czasów komuny. Ale tutaj nikogo nie ma. Pan nam teraz bilety sprawdzi. Wszystko w porządeczku. Nazdar Polacy. Nazdar. Słowacy? Czesi. Szybka podróż, 20 minut płynęliśmy. No jesteśmy w tym samym miejscu, dokładnie w tym samym miejscu co 10 dni temu. Jest autobus do Cebu, no jakby nam przypasował jeszcze ten autobus i byśmy mogli nim pojechać, to w ogóle by było super. Super nam się trafiło, bo zapakowaliśmy już nasze plecaki duże do środka. Mamy już dwa miejsca, więc jest super, bo zaoszczędzimy czas, bo tak myśleliśmy, ile będziemy musieli czekać na taki autobus. Byłoby, że jeszcze właściwie byśmy jechali. Tam jest pan, który to kontroluje. Myślisz? Ja bym się nie zgubił, Marika. Już pan trąbi tutaj, zwołuje wszystkich, no. Muszę za dziewczyny jakieś młode. Patrz, nawet nie ruszyły, nie usiadłeś? No, on już odjeżdża. Ja jednak na mnie trąbił. Konduktor już sprzedaje bilety, w sumie od razu jak ruszyliśmy, zaczął to robić. Niezły numer nam się okazał. Okay. Marcin sprawdził w internecie, że atrakcja będzie zamknięta prawdopodobnie jak dojedziemy, bo tylko jest otwarte do 12. No właśnie. A my dojedziemy, no będzie po 12. No i teraz piszemy z nimi na czacie. Znaczy próbujemy się dostać na czat, bo nie mają żadnego numeru telefonu. W sensie mają, a my nie mamy jak zadzwonić. Ja my specjalnie po to jechaliśmy, a zgapiliśmy się. Oj. It's okay, sir. Thank you. Pan się zgodził tutaj nam
żebyśmy zapłacili tylko część drogi póki co, dopóki nie wyjaśnimy sytuacji, czy będziemy mogli dzisiaj jeszcze pływać, czy nie. Oh. A jak nie, to kupimy później z tej miejscowości, do której jedziemy, bilety dalej. Będzie praktycznie ta sama cena. 2 pesosy chyba różnicy. No trochę gafa, bo to miała być taka fajna przygoda. Tym bardziej, że dzisiaj ważny dzień. Marcina imieniny! Ale jak nie wypali, no to spędzimy ten dzień w Cebu. Bo jutro mamy lot z Cebu i tak musimy tam dojechać. Jak się pływało z rekinami dzisiaj? Z wielorybami. No taką okazję przegapiliśmy. Wysiedliśmy zapytać, pan powiedział, że do 11 można tylko z nimi pływać, że ostatnie wejście jest o godzinie 11, a już jest 12 prawie. Jest 11.50. No właśnie. A takie duże stworzenia mieliśmy dzisiaj oglądać. A tak będziemy w bardzo nudnym mieście Cebu. Pójdziemy na imprezę. Albo wrócimy tutaj. Jeszcze mamy 2 mega atrakcje do zobaczenia na Cebu. Możemy tak sobie zaplanować, że wrócimy właśnie przez Cebu. Pomyślimy coś. No i tak jak było wcześniej, kupiliśmy bilety tylko do tego miejsca, gdzie można pływać, a teraz pan nam sprzedał bilety do Cebu. Po ponad 2 godzinach jazdy mamy przerwę. Mari to sobie niezłą drzemkę zaliczyła. A jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie 10 dni temu, jak jechaliśmy w tą stronę, skubnęli nam bakłażana. Ale bakłażana nie ma i mojej wieprzowiny też nie ma. Zobaczcie, jakie smakołyki mają. Kurczaki, makarony, tutaj też kurczak. Tutaj jakieś podroby moim zdaniem. Tutaj jakieś miksy są, kurczak z wieprzowiną. Ja sobie wziąłem tą wieprzowinę, mam już ją na talerzu. Mali, coś tam słodkiego kupuje. Myślę, bierzesz coś z mięsa? Nie. Uwielbiam filipińską wieprzowinę. Potrafię ją zrobić. Jadzia za to poszła w słodkości, jak twoje deserki. Dobre. Ryż, bardzo wielka, grucha jedna. Kleisty taki. Mleczko kondensowane. Sticky rice. Mleczko kokosowe. I trochę orzechów na górze. Nie jest złe, naprawdę. My jak zwykle nie możemy się wyrobić i trzeba na nas czekać. Już kierowcy. Znalazłaś coś? 25. O proszę. Już na nas czekają. Noszą. W 5 godzinach dojechaliśmy do centrum Cebu. Kolega mnie tam zaczepia. Hej, amigo! No właśnie, dojechaliśmy do centrum Cebu. Idziemy teraz na pieszo. Mamy jakieś 7 minut do naszego hotelu, który sobie wybraliśmy. W centrum Cebu sporo ludzi, no i też spore korki. Tutaj ludzie sprzedają pomarańcze. O, to nawet nie są jego pomarańcze, tylko pomarańcze z Chin. No i żadna straż miejska tutaj nie przychodzi i nie wygania. Stoimy teraz na światłach, ale tak wygląda nasz dzisiejszy hotel. I tam u góry, tam właśnie jest basen na rogu. Przyszliśmy na recepcję zapytać o cenę, bo wiemy już, jaka jest na godzie i na bookingu.
siedzimy i obczajamy teraz inny hotel, ponieważ okazało się, że w tym nie ma ciepłej wody. Kosztuje więcej niż na Bookingu. Czy moglibyśmy zarezerwować na Bookingu czy Agodzie? Ale po pierwsze właśnie nie ma ciepłej wody, a po drugie basen jest czynny jeszcze nie całą godzinę. Czyli zanim my dojdziemy do pokoju, załatwimy formalności, to nie wiem, czy zdążymy po prostu z niego skorzystać. Liczyliśmy, że będzie do 20 otwarte, ona liczy do 17.30 tylko. Także za te pieniądze się w ogóle nie opłaca, bo jest dosyć drogo w porównaniu z innymi hotelami tutaj. Grzebiemy dalej. Podjęliśmy taką decyzję, że idziemy do innego hotelu trochę taniej, wyjdzie z jakieś może 15 zł taniej, ale mamy hotel tam po tamtej drugiej stronie ulicy, 150 metrów stąd. I nie będziemy się czuć źle, że zapłaciliśmy za dużo, a nie możemy skorzystać z basenu ani ciepłej wody. Jest nasz hotel Golden Valley, ale gdzie on ma wejście? Możliwe, że tutaj. Tak, wejście ma tak z boku. Golden Valley Hotel. Idziemy zapytać o cenę. Ja z tymi hotelami zawsze mamy. Wzięliśmy na recepcji hasło do Wi-Fi, bo pani nam powiedziała inną cenę niż widzieliśmy wcześniej na Agodzie. I to chyba około 70 zł więcej nam to w hotelu powiedziała. No więc weszliśmy na Agodę, zarezerwowaliśmy przez Agodę, no i czekamy już na pokój. Choinka stoi jak w każdym hotelu, ale spójrzcie, jaki tutaj sklepik mają te przy recepcji. Najpotrzebniejsze jakieś rzeczy. O, dezodorant. Wczoraj szukaliśmy, no właśnie, przydałoby się coś takiego w hotelu. Jakieś przekąski, jak w nocy zgłodniejemy. Nie, nie trzeba wychodzić. Mamy już na wózeczku nasze plecaki. Pan nam je tutaj przywiezie do pokoju. My już się zbieramy na miasto. Jest godzina u nas 18. Tak wygląda nasz pokój. Tutaj mamy spore łóżko. Internet jest nie za dobry, aczkolwiek dzisiaj nie potrzebujemy go za wiele. No i tutaj mamy łazienkę. W łazience lepsze światło niż w pokoju. Coś mają dziwnego z tymi światłami w pokojach, że robią właśnie takie delikatne. W ogóle bardzo skromny pokój. Jak za te pieniądze, to już na wyspach można naprawdę świetny pokój mieć, a ten jest taka... Ogólnie w Cebu nie jest tanio, jeżeli chodzi o hotele. No, dokładnie tak. I te hotele nie są dobre. No, mieliśmy wtedy farta, że mieliśmy ten apartament. Myśleliśmy, że dzisiaj tam jechać, ale były takie korki już i... Nie było tego w sumie, co chcieliśmy, były podobne z gorszymi opiniami, więc już nie ryzykowaliśmy. A jutro rano i tak wstajemy na lotnisko, więc w sumie kilka godzin spędzimy. Po drodze, od razu przy naszym hotelu, pan tutaj robi ponoć pyszne kawy. Zaraz spróbuję. 40 peso taka kawa, czyli jakieś 3 zł. Powiedziałem, żeby mi pan mocną zrobił. My jeszcze z wyspy Negros zwieźliśmy, wyobraźcie sobie, kurczaka, bo nam został kości. No i tylko kości. No właśnie, sporo kurczaka. I daliśmy pieskowi. Bo taką chorą łapę ma widać i sobie nie radzi, ale on jakoś niegłodny. No to nie. Zjesz zaraz, prawda? Jesteśmy w centrum handlowym. Marika mówi, że znalazła bardzo tanie masaże. Że za pół ceny. Prezent na imieniny. O, to mi pasuje. Chyba jednak czegoś nie doczytałam z tym masażem. Bo to tylko fotele są. Ale te fotele na wypasie, takie jeszcze nie widziałem. Tak? Wchodzi się cały do tego hotelu. Tam nawet pan drzemkę sobie ucina. No, no. Cały czas tak chodzi, góra, dół. No, albo szukamy innego masażu. Idziemy, przejdziemy się dookoła. Marcin, nie, no jest. Jednak będzie urodzinowy prezent. Całe ciało, 250 pesosów. Ale co my tu jeszcze mamy? Pal wody i głowa. Back arms. No. Trzeba się zastanowić. Cześć. Ja to biorę tylko plecy, to już wiem. Tak. Ja też tak chyba wezmę, bo ostatnio wziąłem nogi, no to tak średnio. Nuda była. No. No dobra, ale tu kolejka widać jest. Trzeba poczekać. My już to trochę rozszyfrowaliśmy, bo zobaczcie, tu jest napisane, że ten masaż jest na krzesełku, że się siedzi i masuje całe ciało na krzesełku. Musimy się zastanowić, czy taki chcemy. Jak tam wasze przygotowania do świąt, bo my już zbieramy rzeczy do Nowej Zelandii. Dobre? Pasuje? Bardzo ładne. Takie. Tutaj na pewno taniej niż w Nowej Zelandii. Jesteśmy w kolejnym centrum handlowym. Przyszliśmy na jedzenie, ale jedzenia nie znaleźliśmy, za to inną rozrywkę. Oj, ładnie! Ja poległem, to Marika poszła obronić nasz honor. O, proszę, jak ładnie. Ale dobrze chłopaki grają. Po dwóch godzinach szukania jedzenia przyszedłem na wieprzowinę, tylko trochę tłustą mi tutaj dali.
jeszcze skóra mi uciekła. Ja zjadłem pyszną wieprzowinę, zjadłem wszystko, nawet ten tłuszcz, który tam był, bo to było jak masełko. A my jesteśmy w 7-Eleven i Mari idzie we włoską kuchnię. Oby była wyśmienita. Oby była wyśmienita, z grzanką. Dzisiaj rano tylko śniadanie było z rany, jakaś tam słodki ryż po drodze i teraz już jest w sumie noc i się zjadłam, więc wiecie co to znaczy, już jestem... Wkurzona. Tak. Jestem wkurzona też na to, że nic tutaj nie można innego zjeść niż burgery. Kurczaki smażone. Kurczaki. No, kurczaki jak KFC. Nie no, po prostu katastrofa. Marika testuje włoską kuchnię. Jak? No. Dobry sprzęcik? Dobre, pyszne. Tak to bułka wygląda. Jak normalna. Grzaneczka z margaryną. Mhm. Domowe. A my bierzemy się za prawie testowanie jeszcze kabli. Kupiliśmy sobie dwa kable do iPhone'a, no bo nam ten tutaj, zobaczcie, wysiada, nie daje rady. Się zajadasz. Oj, głodna byłam.